Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie polatamy po stronach internetowych. To mnie nie interesuje. Zakładki, zmiany solarne, ta strona to już w ogóle umarła. Powiem wam szczerze, ta strona już ICM Meteo, nowa wersja, nie. Słuchajcie, bo tu się zaczyna już niezły cyrk zaczyna się robić. INGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda kosmiczna. Najpierw sobie przeczytajmy, o co chodzi. Pogoda kosmiczna to zespół zjawisk zachodzących na Słońcu oraz w naszej ziemskiej magnetosferze i jonosferze. Intensywność zjawisk zachodzących w środowisku kosmicznym ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Niekorzystne warunki pogody kosmicznej przekładają się na zakłócenia w łączności radiowej i satelitarnej. Mogą występować awarie lub uszkodzenia elektroniki, w którą wyposażone są sztuczne satelity Ziemi. W trakcie dużej aktywności zjawisk zachodzących na Słońcu mogą także występować zakłócenia w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznych. Oczywiście oprócz skutków negatywnych występują także pozytywne. Obserwatorzy mogą obserwować piękne zjawisko zorzy polarnej. Niemniej jednak z punktu widzenia gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego społeczeństwa liczba ujemnych skutków jest dominująca nad aspektem korzystnymi do opisu. Pogody kosmicznej powszechnie stosuje się trzy indeksy: burze geomagnetyczne, geomagnetic storm, czyli zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego wywołane przez warunkami w wietrze słonecznym, burze radiacyjne, solar radiation storm, czyli wzrost radiacji towarzyszący wzrostowi liczby cząstek energetycznych oraz zakłócenia radiowe, radio blackout, czyli zakłócenia jonosfery spowodowane dużą emisją promieniowania X w celu ostrzegania społeczeństwa przed negatywnymi skutkami stosuje się alerty opracowane w oparciu o indeksy. No i tu mamy alerty pogody kosmicznej. Amerykańska organizacja NOAA. No to na razie jest tutaj wszystko, ale zobaczcie, burze geomagnetyczne to już się nam powoli zaczyna zbliżać do G1, więc coś już może być. Ale burze radiacyjne to jest na razie zero, więc tutaj nic się nie dzieje. I o co w tym chodzi? W celu zapobiegania negatywnym skutkom ważnym zadaniem każdej służby narodowej, w tym samym i Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej BIP, jest monitorowanie oraz analiza aktualnego stanu środowiska kosmicznego. Badania naukowe pozwolą na lepsze zrozumienie zjawisk fizycznych zachodzących w środowisku międzyplanetarnym i planetarnym. Dogłębne poznanie i zrozumienie podstaw fizycznych przejawów aktywności Słońca, w tym zjawisk koronalne, wyrzuty masy, rozbłyski galaktyczne, promieniowanie kosmiczne, rozbłyski gamma czy też wybuch supernowej pozwoli na lepsze zrozumienie wpływu zjawisk na środowisko ziemskie, a w przyszłości na dokładniejsze prognozy kosmiczne, a co za tym idzie skuteczne przygotowanie i zabezpieczenie ludności przed negatywnymi skutkami. Jako meteorolodzy i klimatolodzy musimy zadać ważne pytanie dotyczące istnienia korelacji pomiędzy aktywnością Słońca a ziemskim klimatem. Wiadomo, że w przeszłości
na kontynencie europejskim wystąpił okres małej epoki lodowcowej, który zbiegł się z minimum aktywności. W tym okresie wystąpiły dwa minima Mandera w latach 1645-1730. Powiem Wam szczerze, nawet o tym kiedyś mówiłem w którymś filmie swoim i to wtedy to była niezła katastrofa na świecie. Oraz minimum Daltona, które miało miejsce w latach 1790 i 1830. Co prawda naukowcy twierdzą, że na ten cykl nałożyły się inne zjawiska mogące mieć wpływ na klimat, a mianowicie wzmożona aktywność wulkaniczna na Islandii oraz zmiana cyrkulacji termohalinowej w oceanach. Aby odpowiedzieć na podstawowe pytanie w sposób wyczerpujący, konieczne są dalsze badania naukowe oraz monitoring. No, więc widzicie. Na razie nie jest tragicznie. Sprawdzimy sobie kolejne. Tak to wygląda na chwilę obecną. Na razie jest w miarę dobrze. Ale ten rejon mnie interesuje na tarczy słonecznej. Może być ciekawie. Tego nie będziemy sobie czytać. Możecie wejść sobie na tą stronę i przejrzeć wszystko. Ja Wam przytoczyłem, o co głównie chodzi. Dobra, tutaj na tej stronie nic się nie dzieje. To będzie wstęp do pogody kosmicznej. Dziękuję Wam i życzę Wam miłego dnia.